najbardziej kontrowersyjna gala w Polsce, tak brzmi tytuł. Sprawdźmy co się tutaj będzie kryć. W zeszłym tygodniu miałem zaszczyt gościć na już szóstej gali popkillerów i w związku z tym dziś chciałbym to wszystko fajnie podsumować. Widziałem, że w necie jak co roku burza, bo przecież połowa z nich to tylko autotune i nie ma nic wspólnego z rapem. Miałem jakiś taki pomysł, żeby może trochę z tym powalczyć, ale jak przypomniałem sobie od kiedy ta wojna trwała, to stwierdziłem, że to walka z wiatrakami. Od razu przejdźmy może do przebiegu całego wydarzenia. Najwięcej kontrowersji wywołała chyba nagroda raperki i odkrycia roku Bambi. Generalnie moim zdaniem była to czysta formalność i dziwią My tu w ogóle jakiekolwiek głosy zaskoczenia. No i zgadzam się tutaj, Bambi dostała tę nagrodę za służenie, totalnie mocno wjechała na scenie i tak naprawdę nie ma teraz drugiej raperki, która by w jakkolwiek mogła tutaj konkurować. No może jej szefowa tak naprawdę z wytwórni, czyli Ankleosia, ale poza tym no wiadomo jest Ine, jest Ryfari nieśmiertelna, no ale nadal, nadal Bambi jest tutaj mocna, tak że nie mam pytań. Więc nie wiem, jakie kontrowersje. Największe kontrowersje to wzbudziło to, jak ona wbiła na stół i tak naprawdę nikt nie wiedział, co się dzieje. Widziałem, że tam Huko z Ciro robili jakieś selfie w tym czasie jeszcze w międzyczasie Fusie tam pojawił, więc kombo totalne. Natomiast no, w żaden sposób tutaj bym tego nie podważał. Siemano Minetowski. Teleony, tylko na autotune. Disco grajki, co takiego? Nie wiem o co chodzi. Cały czas przychodzą gościnowi. tune przecież cały numer robi teksty, pisze i rapuje. Randomowy typeczek. Czy co, hejtujecie w takim razie Bambi i czy propsujecie, bo się pogubiłem trochę? A my słuchamy dalej. Czy to była taka kontrowersyjna gala? Czy ja wiem? Ja się świetnie bawiłem. Bardzo pozytywna atmosfera. Chętnie bym pojechał na kolejną, jak będzie. Nie będzie czegoś takiego, niestety są guszek. Zobaczymy, co tutaj jeszcze powiem. No że nagroda nazywa się Pop Killer, to trzeba pamiętać, że bardzo dużą wagę w wyborze poszczególnych nagród odgrywa tu sama popularność. Odkrycie roku można interpretować na wiele sposobów i myślę, że to też jest pewien problem. No bo jeśli popatrzymy pod kątem tego, kto najbardziej wypłynął w 2023 roku, to tutaj nie powinno być również absolutnie żadnego zaskoczenia, bo choć Ruf Babicze i Hubert zyskali wielu słuchaczy, no to jednak Bambi była totalnie poza ich zasięgiem, a warto sobie przypomnieć, że w 2022 roku słyszała. O niej zaledwie garstka. No i ja się zgadzam, tak naprawdę. Mogę tylko przytakiwać póki co. Rzeczywiście, rów Babice odkrycie roku, ale. No skala nadal. Skala jest taka, że, że tutaj Bambi bez podjazdu. Choć no, na rowie jak byłem na tym soldaucie w Warszawie, to nie mam pytań. Świetna atmosfera i to też pokazało jak to jest duże, Wcześniej sobie nie zdawałem sprawy, że aż tak bardzo. zerów nie dostał Jak no właśnie więc ja rozumiem tutaj trochę bardziej te obiekcje, ale w przypadku raperki roku tam w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Dobrze, rozumiem randomowy typeczek, to co? Lecimy dalej. I akurat w tym przypadku mówię stricte o samej popularności, a nie o skillsach. Oczywiście, że wyznacznikiem jakości muzyki nie jest i nigdy nie była popularność, ale w muzyce wszystko rozchodzi się o gusta. Nie ma jednego prostego wyznacznika, który zero-jedynkowo jest w stanie stwierdzić, dlaczego X muzyka jest lepsza od Y muzyki. Ej, ten Jerzyk jest bardzo mądrym człowiekiem. Ja póki co tylko i wyłącznie się zgadzam. Ja bardzo nie lubię się zgadzać z ludźmi, więc czuję dyskomfort spory, ale no na razie mówi wszystko, co, co jest prawdą, prawdą najszczerszą. Jerzyk, zobaczymy, czy kiedyś się nie zgodzę, czy w tym materiale się nie zgodzę. Ale no na razie bez. Podwadzenia jakiegokolwiek. Dlaczego miałkie teksty, ale wpadające w ucho są gorsze od lirycznych przekmin? Specjalnie tak często zaznaczam słowa rapu przy Bambi, bo nie mogę czytać tego jak ktoś pisze, że to co ona robi to nie jest rap. Ludzie bardzo mocno zaatakowali popkillera i samą raperkę roku, bo we fragmencie, który poleciał viralem faktycznie nie rapowała. Szkoda tylko, że kilka sekund później wlatuje beat switch, a samo śpiewanie na początku to zamierzony zabieg. Ej, ja tutaj nie miałem żadnych kontrowersji odnotowanych. Może dlatego, że byłem na wakacjach i gdzieś do mnie to nie dotarło pogali. Natomiast czy tam ludzie mieli jakieś oburzenie, że ona śpiewa? W tym momencie nie wydaje mi się raczej. O, w ogóle tutaj, gdzieś w tym czasie musi być Leon. Kiedy ona sobie tutaj tańczy. Tam jest, a nie, tam jest ścianka, dobra, to nie, to jestem gdzieś tam w tym momencie. Nieważne, myślałem, że to jest bar, przy którym tak naprawdę bardzo dużo czasu spędziliśmy w bardzo elitarnym gronie. Zgłaszam obecność. Puchato z Siemano, dziękuję bardzo, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Wystarczył jeden numer, żebym miała billboard w mieście. Wystarczył drugi numer, świecę na stadionie FC. O ile przy Bambi można jeszcze dyskutować nad tym, gdzie leży granica rapu, bo faktycznie często w swoich trackach po prostu śpiewa, o tyle zarzucanie szpakowi czy okiemu, że nie są raperami, no nie wiem nawet jak to do końca nazwać. Być może ci ludzie sami nie znają definicji, na którą się powołują, skoro praktycznie... No i tak, jest rzeczywiście bardzo duża frustracja takich staroszkolnych raperów, że to co się teraz dzieje to nie rap. Z tym, że to jest rap, kurczę. Fagata rapuje, artykulacja na podkładzie muzycznym, nadal będę się tego trzymał. To jest rap. To może nie być element kultury hip-hop, która rzeczywiście była no, zupełnie inna niż to, co się teraz dzieje, ale rap to jest zdecydowanie. Każdy, nie wiem, rap teściowa rapuje, jest raperką, kiedy rapuje. Nie musi być. Przedstawicielką kultury hip-hop, ale to są takie oczywistości dla mnie, które czasem trzeba gdzieś tam dalej tłumaczyć. No, niektórzy będą w swoim świecie. Cóż ja mogę więcej powiedzieć, niech tak myślą jak myślą, ale to nie zmieni świata, przecież samo istnienie Bambi to już ósmy cud świata, Puchatos, widzę, że nie jesteś obiektywny w tym wszystkim, ale oczywiście masz do tego prawo, słuchamy Ty, dalej. Jeśli każdy z nich zaczynał słuchać rapu od starej szkoły, to chyba gloryfikowani przez was idole wykonali fatalną robotę, skoro z jakichś przyczyn skręciło to w tą stronę i robi to praktycznie każdy młodziak. No i tutaj prowokacyjne, prowokacyjne zdanie. Myślę, że wielu już tych właśnie oldschoolowców jest zagotowanych teraz, że jak to wina naszych idoli. No ale cóż, to też jest taki sposób, który bardzo szanuję. E, oglądajcie języka. Naprawdę do tej pory nie śledziłem jakoś często, bo nie miałem czasu, ale teraz będziemy sobie tutaj wpadać i przytakiwać, najprawdopodobniej. Niech raczej o pani już pomówiliśmy, więc płynnym krokiem chcę przejść do rapera roku, o którym wspominałem przed sekundą, czyli do szpaka. Nie bardzo cieszę, że to akurat on zgarnął tą nagrodę. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że była to nagroda publiczności. To, że trafiła akurat do niego, jest dla mnie takim pewnym symbolicznym wymiarem. To tylko pokazuje, że co jakiś czas pojawiający się hejt przy raperach jest gówno warty i wystarczy konstruk. Konsekwentnie brnąć do przodu, a wszystko zaniknie. Poprzedni rok w wykonaniu szpaka był bardzo dobry. Na Mattiego jest teraz duży hype, no i fajnie, bo na to po prostu sobie zasłużył. Podejrzewam, że bardzo dużą rolę odegrał tu sam Beef z White Widow oraz Epka ze sporym sukcesem na początku tego roku. I tak wiem, że bierzemy pod uwagę tylko rok 2023, ale przez to, że głosowanie odbyło się w marcu, to zapewne znacząco przyczyni się do wyników również i początek tego roku. Jestem. Hej, nie widziałem siwego negali. Szkoda. Gdzieś tam musieliśmy się mnąć, tam było 1100 osób, więc, no, się nie dało się wszystkich zobaczyć. Później z opowieści osób, które też były na tej gali, dowiadywałem się, kto tam był, a kogo nie było. Na przykład ja totalnie nie widziałem, że jest gips gdzieś, a był, podobno, e, i wiele różnych innych osób. Tak, spropsować oliwkę Brazil to musi coś znaczyć, coś niepokojącego. Przemówienie szpaka jest przerażające. Pisze Puchatos e, odnośnie BDS i oliwki pewnie, o to ci chodzi, ale... No cóż no. Myślę, że tutaj chodzi głównie o to, żeby zrobić na przekór, że te postaci mają umiejętności. Nie do końca musimy się z tym zgadzać. Mierzą się z dużym hejtem po części na własne życzenie, no bo po prostu są kontrowersyjnymi jednostkami i czasem ich działania i to, co mówią i co rapują, jest sprzeczne. Natomiast no, paku tutaj solidaryzuje się i gdzieś chcę przekazać dalej tę pałeczkę, tę popkillerową statuetkę właśnie w stronę BDS-a, być może później Oliwki Brazil, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Już nie takie sytuacje się działy w polskim rapie, nie takie niewyobrażalne rzeczy, więc no, ja jestem sobie w stanie wszystko wyobrazić. Siemano Lampart w ogóle, witam serdecznie. Ej, fajnie, że jesteście w ogóle, jest was tutaj całkiem spoko, całkiem dużo. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijać. No to dajcie znać, czy są dla Was jakieś z tej gali nagrody, które uważacie za niesłuszne, za niezasłużone, za coś takiego, co Wam łamie rapowe serduszko, tak naprawdę. Są takie nagrody? Ja musiałbym sobie przejrzeć później wszystkie te statuetki. Pamiętam tylko te najważniejsze wyróżnienia, które gdzieś tam mi się rzuciły w oczy. Natomiast, na przykład, jak była bitwa między Filipkiem i Edziem chyba tak było. To ja akurat przygadałem sobie z projekt managerem Alesena pod kiblem w Expo, więc tak to wyglądało. Ogólnie dużo rozmów toczy się pod kiblem. A niektóre rzeczy to pewnie i w środku się też tam działy, chociaż ja w sumie niczego nie widziałem. Nie wiem, nie wiem, nie było tego wątku. Ja nawet nie wiem, kto jaką nagrodę dostał. Lampart, piszę, no to możesz sobie gdzieś tam znaleźć. Pewnie łatwo w podsumowania są w internecie. Pokaż wyniki. To na koniec tego filmu sobie jeszcze wrócimy do tego tematu. Szpaku przekazuje statuetkę Leonowi. Oj, nie, myślę, że to tylko, tylko jakby się ulitował. Mas, niespełniony raperze, podsymaj chociaż chwilę, tak by to mogło wyglądać. <laughs> ale myślę, że nie. Myślę, że nie. My raczej tam ze szpakiem nie mamy. Nawet nie widziałem go na tej gali, w sensie gdzieś tam w oddali go widziałem i oczywiście na scenie, natomiast wiedziałem, że tam wiele osób będzie go zaczepiać, do go podbijać i nawet nie podchodziłem na moment, bo bez sensu moim zdaniem. E, także nie mamy jakiegoś tam kontaktu, bardzo taki z dala, ale wiemy, że istniejemy. O, to jest... Myślę, że spoko opis. No odkrycie roku to powinien dostać Rufa, nie Bambi, pisze Puchatos. Brak transmisji to był strzał w kolano. Czy ja wiem? E, trzeba tam być po prostu. Trzeba zrobić wszystko, żeby tam być. To jest naprawdę świetne miejsce. Jeśli tam wszyscy nominowani, jeśli tam wszyscy ze środowiska by się pojawili, to już w ogóle by było 2-3 tysiące osób i byłoby pięknie. Jakby to trwało dzień albo dwa w ogóle, to już totalnie nie mam pytań. Dobrze, single roku dla Zamsony to jakaś porażka. Czemu? A co miałoby dostać? Pięć influencerek? No, siłą rzeczy, mało taki rapowy, stricte numer. Ale z drugiej strony, no, viral przypotężny. Więc numer, który myślę i po latach będzie gdzieś tam zapamiętany. A to nie jest takie łatwe. Jestem przekonany, że chociażby taki Kuban, gdyby płytę dropnął pod koniec roku, a nie na początku, to mógłby zgarnąć niejednego popkillera, a tak opuścił galę z niczym. Oczywiście nagrody publiczności to tak naprawdę nagrody popularności na to. Tutaj bym się nie zgodził, że kuban by coś zgarnął, gdyby wypuścił płytę później. Raczej nie, to nie była płyta na taką skalę, żeby gdzieś tutaj zamykać mordy innym. To był bardzo dobry powrót, ale nic więcej. Więc no, tutaj pierwsza niezgoda z Jerzykiem, raczej. To, jak duży ma fanbase, albo największy hype. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że nagrodę za single roku otrzymało pięć influencerek od ZamSone. Ja uważam, że to nawet nie była jego najlepsza nuta w tamtym roku, a co dopiero, żeby nazywać to singlem roku? Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że cały numer zrobiła tak naprawdę melodia, którą wszyscy znaliśmy dużo wcześniej przed tym kawałkiem. To akurat prawda, natomiast właśnie pytanie co znaczy single roku, czy single roku znaczy najlepszy numer danego artysty, czy single roku to znaczy single, który najlepiej się przyjął, który tak naprawdę najbardziej zmienił pozycję artysty na scenie, bo to wywindowało tak naprawdę Zamsone do takiej pierwszej, pierwszej ligi pod względem hype'u, zbudowało mu bardzo dużą nową społeczność, e, jakby na to spojrzeć pod względem umiejętności, czy samego, nie wiem... Tego, czy numer jest dobry pod względem technicznym, tekstowym, to co innego. I oczywiście tutaj się zgadzam, że wtedy byłoby to niezrozumiałe, tylko ja postrzegam single roku nieco szerzej tak patrząc na to też z takiej biznesowej strony, wizerunkowej strony tego jak dużo singiel właśnie może zmienić w karierze artysty. No i teraz Samson jest niewątpliwie bardzo mocnym zawodnikiem i bardzo się cieszę, że 22 czerwca będzie występował w moim rodzinnym Barczewie na festiwalu, który ogarniam tak naprawdę na zlecenie Domu Kultury. I no, zapraszam Was serdecznie. Będę to prowadził, będę to koordynował, będę tam pewnie biegał w tej weftce, żeby wszystko było terminowe, żeby wszystko się odbyło i wszystko było takie, jak ma być. E, tak, jest strona wydarzenia, więc od razu Wam to mogę podrzucić. W sumie zaraz Wam znajdę. I za kilka dni, 27 powinniśmy ogłosić nowego artystę. Dzisiaj miałem wrzucić cień, ale nie zdążyłem, bo się uzerałem z. Ze sterownikami na komputerze Więc no niestety będziemy jutro Kiedy nagrody za Leonki? Nie wiem jakie nagrody za Leonki jeszcze Ale jakieś będą na pewno Więc spokojnie oglądajcie, zbierajcie te monety Wszystko będzie grać Takie pytanie do was Czy jak ja mam teraz to światło Bo trochę poprzestawiałem To nie odbija mi się za bardzo czoło Po prostu nie świeci mi się to wszystko Wcześniej też się to działo ale chciałbym to jakoś wyeliminować to brzydko wygląda Przecież nie będę się pudrował w domu No bez jaj Alerty śmieszne. No dobra, zobaczymy co tutaj się będzie działo. A my lecimy dalej. Dlatego też dziwi mnie to, że niektórzy tak bardzo srają się o te wyniki, bo publiczność nigdy nie będzie obiektywna. Każda bystra osoba powinna to skumać, że w segmencie publiczności to bardziej nagroda popularności niż rzetelnego i obiektywnego wyboru. Fajnie, że w kontraście rapera roku gremium zgarnął łona, bo to idealne zaspokojenie duszyczek i serc schooli. Jako, że są to... Tak, tak, no i tych bardziej alternatywnych, alternatywnych słuchaczy, którzy no doceniają ten kunszt. Łona to jest świetny raper, ale chciałbym, żeby Łona przestał brzmieć jak Łona, żeby był jakiś psełom w tym wszystkim, jakiś element zaskoczenia, również pod względem formy, a nie tylko treści. Ja jestem trochę marudą, bo no, ona jest świetnym geniusem, tak naprawdę rapowym. Bardzo go cenię, ale no też ileś już lat brzmi to wszystko tak samo i trochę zaczyna mnie to nudzić momentami. Niech się świeci, samoloty będą miały łatwiej lądować. O, ja zawsze miałem wysokie czoło, a jeszcze teraz, jak wleci już czterdziecha, to ono będzie tutaj, gdzieś. Już słuchawki będą tutaj na łysince podejrzewam. Oby nie, ale. <gryw> Zrobimy sobie tutaj tak jak Edzio, że dotąd będę miał. dotąd będę miał włosy. Polecimy do Turcji. Czekam na współpracę, i wtedy nie będą miały gdzie lądować, nie będzie miało gdzie się wszystko odbijać. Dawaj na łyso. To musiałaby być bardzo dobra akcja charytatywna, albo musiałbym bardzo być zdesperowany i ustawić wam jakiś próg donate'ów, żeby po prostu coś z tego mieć. Zobaczymy. Kiedyś byłem łysy, to już wspominałem dwa razy nawet, ale to było dawno, ponad 10 lat temu. Jak nie, w sumie już teraz 14 lat temu. Miałem 18-19 lat chyba ostatni raz. No dobra, słuchamy dalej. O właśnie, Gremium Polskie, ale zatrzymałem... Łapatrzcie, kto tutaj jest, co tutaj się w ogóle dzieje. W ogóle, jakie tutaj są bardzo takie znane persony i ja w dodatku. Bar bardzo się cieszę, będę mocno pracował, żeby w przyszłym roku też być. Będziemy dużo słuchać albumów, zdecydowanie więcej niż w tym roku. Eee, tak, żeby po prostu być jak najbardziej kompetentnymi, jak najbardziej rzetelnymi. Bardzo spoko. Leon się flexuje, bingo, dokładnie tak, ale jeszcze nie tym, z kim gadałem to za chwilę. O, z Jurkowskim udało mi się poznać w końcu. To znaczy, on myślał, że się ze mną poznaje, a ja już kiedyś z nim gadałem. I ja to pamiętałem, a on nie. Ale to było dawno, więc to było naturalne. E, a z reszty, kogo tutaj jeszcze widziałem? Kurcze, Belem, żebym nikogo nie pominął. W sensie widziałem wiele osób, ale z kim gadałem z tego grona. Chyba z nikim, kurcze przypał zaraz zobaczę co tutaj się jeszcze zadzieje, e, przywitałem się z panem Mateuszem oczywiście e, widziałem tutaj Monikę, która chyba ogarnia coś dla Saiko i tak naprawdę z Gremium to z Jurkowskim jeszcze tylko chwilę no gdzieś tam ludzie przemykali, dobrze to lecimy dalej, ludzie siedzący w branży często latami niejako mogą pokazać szerszej publice coś co jest warte uwagi ale z różnych względów nie jest aż tak bardzo mainstreamowe, mogą oni docenić bardzo dobry rap, który często no i z ziomeczkiem z hypu też rozmawiałem w sumie. Tak, no to tutaj też rozmowy podkiblowe. Ginie na tle prostych numerów. Jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie sprawdził albumu Taxi, to od razu po obejrzeniu tego filmu zapraszam do odsłuchania. Tak, to prawda, warto przesłuchać sobie ten album. Ja go sobie obadałem tak naprawdę w e, samotności i kiedyś do niego wrócimy na live pewnie jak będziecie bardzo chcieli, albo jak rapnął będzie ogromne. No, ale to był taki album, gdzie gdzieś tam sobie po prostu, no, musiałem trochę rzeczy ponadrabiać, będąc w tym gremium. Niekoniecznie na live, bo nie było czasu, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Sercem się raduję, że Kenkę dostał nagrodę, a mi właśnie nie. Przy całej sympatii do Kenkę za te dziesięciolecie, za takie utrzymanie się, tak naprawdę, obronienie numeru przez 10 lat czy albumów w zasadzie. To raz mentalizm za młodzina Heroda zdecydowanie bardziej moim zdaniem. Na gali wybrano również freestyle'owca 25-lecia i został nim Filipek. Czysto skillowo nie mi oceniać tutaj wybór, bo nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem bitew, ale trzeba przyznać, że Filipek w ostatnich latach jest synonimem freestyle'u i osobą, z którą ten najbardziej się po prostu kojarzy. Dzięki za obserwacje Lewiosa, dzięki za obserwacje Kamczo też i wszyscy, którzy tutaj dołączyli. Kuba Helikopter, Hashta, Beng... Hashtag Bank, Ksawery, Katarzynka, Katarzyna, obozy, przepraszam, Inimini Mani Mo <noise> i Buzzy Life też. Dobrze, to w takim razie, co tutaj się jeszcze dzieje? Akurat album Kenke był zajebisty, mimo że zajebisty, to był najsłabszy z nominacji. No nie, tam Paluch był jeszcze, więc ja bym jednak Palucha w pierwszej kolejności tam jednak odrzucił. Miałem inne albumy dziesięciolecia zdecydowanie. Brakowało mi tam choćby, nie wiem, eklektyki. Która była bardzo istotna, to trzeba przyznać. No ale cóż, może kiedyś coś tam jeszcze wpadnie, albo płyta roku, w sumie można by było ją gdzieś tam podrzucić. Może i najsłabszy, ale sam fakt, że to bardzo sympatyzuje z Kękę, to jego zwycięstwo mnie uszczęśliwia. Lampart, totalnie to rozumiem. I tutaj mamy dwóch panów, którzy tak naprawdę walczyli ze sobą o tę nagrodę freestyle'owca 25-lecia, no bo oczywiście oprócz tego był Tetris i Muflon, ale jednak to trochę relikt przeszłości, no i ten freestyle w ostatnich latach bardzo się rozpędził, choćby właśnie pod względem takim komercyjnym, rozpoznawalności, atrakcyjności w oczach takich osób z boku, no i to właśnie ci dwaj panowie wypracowali to wszystko, a to, że Filipek zgarnął kategorię, no myślę, że też zasłużył na to zdecydowanie. Na Nagali pojawił się za no i razem z. A to fakt, Robili serfii. nawet małą bitkę. Powoli będziemy dopływać do brzegu, dlatego też mocno streszczę resztę tych ważniejszych nagród. Oki zgarnął dwa popkillery: za Singiel Roku Gremium oraz trensetera Roku. Wydaje mi się, że Singiel Roku to leciutka tutaj przesada, szczególnie, że ten konkretny singiel to chyba powinien dostać bardziej tytuł przeszkanego przez TikToka, bo na premierze to już ten hype bardzo mocno opadł. Moim... No tak, ale. Jak była premiera, jak się to badało, to tam po prostu ludzi oczekujących na to była cała masa. To rzeczywiście pod tym względem mogło być coś myślę, że niepowtarzalnego wręcz. Także, Oki, no mimo tego, zerobił mało w zeszłym roku, przynajmniej mało wypuszczał tych numerów, no to jednak to jest taki zawodnik, że. Może dwoma, trzema numerami naprawdę mocno zaznaczyć się w trakcie roku i później tylko czekać na nominację albo czekać na nagrody. A to pewnie jeszcze nie jego ostatnie słowo w tym roku, miejmy nadzieję, po tym co się wydarzyło ostatnio. Zobaczymy. Moim zdaniem sprzedałem się od dokiego kilka poziomów wyżej. Co do trensetera roku, to myślę, że tutaj zero zaskoczeń. Album roku głosem ludu zdobył Tako za 1,800 oświecenie. Też chyba zero zaskoczenia. Mocno oczekiwana płyta, która mimo wszystko moim zdaniem dowiozła i tu bez większych kontrowersji. Nawet nie mimo wszystko, tylko po prostu dowiozła. To jest świetny album i naprawdę myślę, że będzie się bardzo, bardzo długo dobrze starzał. E, tak i będzie można sobie do niego wrócić co prawda to nie jest album dla każdego ale na pewnym etapie życia, myślę, że te młodsze osoby, jak kiedyś sobie odpalą go, będąc tak w okolicy 30, to naprawdę będzie w nim dużo, ale to dużo czerpania różnych, różnych rzeczy. Sprzedałem się, no to mogę wam zdradzić, że jak byliśmy na tej grupce gremiowej, to tam właśnie też oczywiście było do wyboru. To i finalnie chyba wygrał jednak Ohan z tego, co kojaza, ale mogę coś przekręcić. No dobrze. No dobra, ale co z tego, że była masa ludzi na premierę, jak tydzień po premierze każdy miał gdzieś ten single, No to, to jest prawda. No tylko, że. No znowu. Jednak, patrząc na to, jak bardzo ten numer też sprawił, że oki stały się jeszcze większe, sama ta postać Jeremiego Sochana, to też, jeśli patrzymy tylko na numer, czy na całą otoczkę wokół tego singla, to myślę, że tutaj. Jest to uzasadnione, jednak. To znaczy, rozumiem dyskusję, ale, ale ja bym tutaj jednak aż tak bardzo się nie oburzał. Próbę czasu przetrwał Kenken z albumem. Takie rzeczy, bardzo fajna płyta, i jakoś nie dziwi mnie to, że Kenki zjadł tutaj konkurencję. I to też była nagroda łączona, jeśli chodzi o publikę i gremium, więc wydaje mi się, że tutaj jednak ta zaangażowana publika Kenke zrobiła swoje po prostu, bo Ment na przykład czegoś takiego obecnie nie mają, bo już nie są aktywni, natomiast Kenke dalej jest aktywny na scenie i ta publika jest razem z nim, jest bardzo zaangażowana, wyprzedaje koncerty, no a w przypadku tych innych raperów to raczej, no oprócz Palucha tak nie było, tylko, że to jednak nie ta skala. Producentem roku został Atutowy oraz Kubi, ten drugi przez publiczność, pierwszy przez Gremium. To też normalka, że atut jest bardziej doceniany przez ludzi w branży, a Kubi przez masę płyt ze znanymi raperami w duecie oraz jedną bardzo głośną solową jest bardzo popularny jako jednostka. Chyba obecnie najpopularniejszy producent w kraju. Progres roku zaliczył Aleshen. Uważam, że gdyby dostał ktokolwiek inny, to byłby to rozbój w biały dzień, więc fajnie, że Olek został należycie doceniony. No chyba, że Wajma, ale to już o tym wspominałem wcześniej, natomiast jak najbardziej Alesen jest tutaj Gościem, który zasłużył, wypracował sobie tę nagrodę, i to jeszcze pewnie nie jest jego ostatnie słowo. Na koniec chciałbym odejść już od samych nagród. Tak jak mówiłem już rok temu, powtarzam to i tym razem. Uważam, że brak transmisji tej gali to odebranie sobie na własne życzenie prestiżu. Ja osobiście mocno tego nie uczułem i powiem wam, że nawet na samej gali podobało mi się znacznie lepiej jak rok temu, no ale ja mogłem poczuć to na własnej skórze. Założę się, że gdybym nie uczestniczył w wydarzeniu na żywo, to wynik sprawdziłbym z ciekawości w najbardziej losowej czynności mojego dnia, ale na pewno nie przykładałbym do tego jakiejkolwiek wagi, a najpewniej to w ogóle o ale bym zapomniał. No, to też jest dobra uwaga, bo zupełnie inaczej się na to patrzy, jak się tam było, i e, inaczej się to zupełnie odbiera. Tylko też istnieje to obawa, czy ta transmisja by tego nie obdarła z tego, jak fajnie było rzeczywiście na Gali, jak e, przyjazna była tam atmosfera od właśnie ludzi z old schoolu, od Newschoolowców, od ludzi przeróżnych tak naprawdę, którzy mogli się tam przemieszać. E, natomiast, no, być może transmisja wysłaby tak, że to wszystko by było jeszcze gorsze niż. Zdecydowanie gorsze niż na przykład podczas poprzednich transmisji. Nowy Iggy nie był dzisiaj sprawdzany Dreli Hash, natomiast będzie jutro na tej naszej głównej platformie. Także mam nadzieję, że masz tam suba i dzwoneczek. Będziemy tam jutro badać to wszystko. Mam nadzieję, że trochę więcej zrobimy reakcji. Dzisiaj się po prostu zawaliłem. Cały dzień budowaniem tak naprawdę od nowa stanowiska Ustawianiem wszystkiego i tak dalej i tak dalej Dzięki za 900 obserwujących Właśnie w tym momencie wbiliśmy relwa i ma też mógł dostać, to prawda I tutaj no zgadzamy się jak widać Sporo was Dzięki za wbicie 900 W takim razie tak Zarządzamy celami Zakończę cel I teraz będziemy lecieć tak naprawdę co 20 Wydaje mi się, więc ustawię nowy cel Na 910 czy 920, 920 myślę, że możemy zostawić i teraz tak, wbijamy kolejny próg do 1000 tak naprawdę, powoli tak to napiszemy i mam nadzieję, że mi pomożecie, eee, dobrze. I raczej wygląda na to, że to nie tak, iż źle stawiam się w roli zwykłego słuchacza, bo widziałem masę komentarzy w internecie, które wręcz miały spory żal, że w całym wydarzeniu już kolejny rok rzędu nie mogli uczestniczyć. Decyzja o postawieniu na taką formę to nic innego jak robienie wydarzenia tylko dla wybranych. Część widzów widziałem, że odebrała to jako po prostu zlewkę na fanów, no i ciężko się dziwić, bo skoro i tak zwykli słuchacze nie mogli poczuć tego święta na własnej skórze, to po co w ogóle angażować ich w głosowanie, jak wszystko można zamknąć w naszym kręgu? Nie rozumiem też trochę rozma. Gali, skoro końcowo jest problem z tym najważniejszym. Wiem, że chłopaki działają w kierunku tego, by zrobić to najbardziej profesjonalnie jak się da. Wyciągnęli wnioski z poprzednich wpadek, gdzie często te lajby wyglądały mocno garażowo i chcą wziąć się za to dopiero jak wszystko będzie dopięte na studyjnym poziomie. I spoko. Fajnie, że im tak bardzo na tym zależy, ale w tym momencie jestem wręcz przekonany, że więcej tracą na braku transmisji, niż gdyby ona się pojawiła, ale w słabej jakości. Nie organizowałem nigdy wydarzenia tego kalibru, ale bardzo ciężko mi uwierzyć, że przez dwa lata nie dało się załatwić transmisji, przynajmniej na akceptowalnym poziomie. Oglądanie. No, niby tak, ale z drugiej strony nadal. Tam była cała masa tych po prostu mediów, sprzętu. Eee... Tylko że ja nie mogę tego dobrze odebrać, bo no, od razu po Gali gdzieś tam sobie zniknąłem na tydzień z internetu i bardzo mało śledziłem, więc... Yy, może rzeczywiście, Jerzyk ma rację. Wolę brak streama niż takie streamy jak były w zeszłych latach. No nie były za ciekawe. Ciekawe czy Bogna już wróciła z Wenecji, nie wiem. Miska Szymano, witam serdecznie. W ogóle dzięki Gabcia za obserwację. Dzięki Drelichas również coraz więcej nas. No, zbliżamy się do tysiąca. Gali, już po całym wydarzeniu, to jak trafnie zauważył jeden z komentujących, jest jak oglądanie meczu z wiadomym wynikiem. Niby można, no ale tak w zasadzie to po co to robić? Mega jar. Tylko wiecie, ja na przykład, jak byłem na tej gali, to tak naprawdę non-stop rozmawiałem z kimś, tylko kątem oka, ucha badałem, kto zgarnia jaką nagrodę, albo po prostu jak wjeżdżały te napisy odnośnie kategorii danej, to tak na chwilę odrywaliśmy się nie wiem, 10, 15, 20 sekund i każdy wymieniał swoje typy w naszej tam grupce dyskusyjnej i później znowu tak naprawdę trochę gadki, gadki i później jest ogłoszenie werdyktu, krótka przemowa i później znowu gadamy, gadamy, gadamy milion tematów na raz, przy różnych, bardzo dobra atmosfera ciągle jacyś nowi przechodzący ludzie, gdzieś tam te grupki się tworzyły, więc to było bardzo płynne i tak tego na streamie by nie było widać a to była główna magia tego wydarzenia, właśnie ten networking. To ile osób tam można było zobaczyć, ile z iloma osobami można było pogadać. Jak ktoś nie wie o sobie, to polecam obejrzeć reakcję Mielskiego na stream popkillerów. Ostatnio ja wiem, ja wiem, też zresztą robiliśmy wtedy streamka, z tego co pamiętam. Chyba dwa lata temu, więc to bardzo duży progres, że tym razem można było tam być. I mam nadzieję, że już na przyszły rok, z racji, że sobie powoli tam działamy redakcyjnie. To, że będziemy mogli tam się wybrać grupką osób, a nie, że tylko ja tam zabrałem jedną osobę i pojechaliśmy z fauną e, I że to będzie jednak wyglądało nieco inaczej, że pojedziemy tam w 4, 6, 8 osób, zrobimy jakąś pielgrzymkę rapnałową, byłoby super. Leon nie dostanie nominacji, chyba że będzie jakiś po prostu naj, mm, najmniejszy. Najmniejszy reaktor w, w grupie reaktorzy. Tak, to się, to że wtedy mógłbym na to liczyć. A poza tym, raczej nie. Pamiętam, że w tym roku frekwencja, jeżeli chodzi o raperów, którzy coś wygrali, naprawdę to pisała. Praktycznie każdy odebrał swoją nagrodę, znalazł chwilę, żeby wpaść, rzucić kilka słówek i porobić fotki. Oj, akurat tak nie było, że każdy wpadł, bo po pierwsze za Alesena odbierał nagrodę też właśnie jego żumeczek, z tego co widziałem, za Malika odbierali też jacyś tam ludzie nagrodę, i jeszcze chyba za kilka osób za Kaza Bałaganę odbierał też nagrodę, Benito pamiętam, I, i co więcej, i chyba reszta to już nie, natomiast pewnie coś mi wypadło jeszcze z głowy, on będzie popkillerem. Okej, okay. jak szanuje. No to co, do brzegu lecimy. Widzicie, gadamy tak naprawdę o jednym filmiku 8-minutowym 34 minuty. To się szanuje, nie? Właśnie wy, raperzy, najbardziej ze wszystkich macie wpływ na prestiż tego wydarzenia. Jeżeli będziecie odbierać nagrody i pokazywać się na gali, sami nadacie jej odpowiedni poziom. Wydarzenie odbywa się tylko raz w roku i uważam, że praktycznie każdy, kto traktuje tę kulturę poważnie, jest w stanie znaleźć tą chwilę, by zjawić się, odebrać nagrodę i powiedzieć kilka słów. To prawda akurat, a przypomniało mi się, że jeszcze Waewistika nie było, ale on był gdzieś tam za granicą, z tego co widziałem na storkach, więc e, no tak to wyglądało. Ale to prawda, gdyby tam byli wszyscy, 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 to byłoby pięknie. To znaczy może byłyby jakieś spiny, ale w sumie byłoby ciekawie również, nie wiem, nie widziałem tam Tedego na pewno, nie widziałem Palucha e, z tych osób oprócz tych, które wymieniłem. Sporo, no myślę, że jeszcze osób brakowało gdzieś, które mogłyby się pojawić. Z kolei widziałem w na pewno. No było bardzo dużo takich osób istotnych, ale nie będę ich teraz wszystkich wymieniał. Widzicie ich zresztą tutaj. Jakby malik tam był, to byśmy dziś tu nie siedzieli. Spokojnie, myślę, że. Z racji, że Skobzor nazywa mnie bardzo dobrym dyplomatą, to byśmy ogarnęli temat. Wszyscy, którzy mi mówią, wszyscy, którzy znają Malika, mówią mi, że gdybyśmy się spotkali, to w sumie nie byłoby żadnej spiny, więc nie wiem, czy im wierzyć, czy nie. Może to jest jakiś element pułapki. Muszę uważać w każdym razie. Ale lecimy dalej. Lecimy do końca. Tylko tyle, i aż tyle. Muszę na koniec powiedzieć to, co leży mi na sercu odnośnie atmosfery na samej Gali. Tu faktycznie mam wrażenie, że większość podziałów znika i szkoda, że nigdy do tego nie dojdziemy w internecie. Każda jedna osoba, jaką spotkałem na drodze, była życzliwa. Wszyscy cieszyli się tym świętem, nieważne czy ktoś akurat wygrał nagrodę, czy nie czy ktoś był z młodej szkoły lub starej. Liczyło się to, co najważniejsze, czyli hip-hop, sam fakt spotkania i działanie dla naszej kultury. Jednak czasem jesteśmy w stanie pokazać, że możemy złapać się ponad podziałami i stworzyć coś super razem. Mega props dla wszystkich organizatorów i niezależnie od wyników samych nagród, takie coś jest potrzebne i musi dziać się cyklicznie, bo to tylko pokazuje, że to wszystko to coś więcej niż muzyka. Ja myślę, że popkillery już zapisały się mocno na kartach historii, a im dłużej będziecie to tworzyć, tym uznanie dla nagrody będzie tylko rosnąć. Jeszcze raz dziękuję Popkillerowi za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło uczestniczyć w tym święcie. Mówił do Was Jerzyk. Do następnego i siemano. W zeszłym tygodniu... spoko bardzo, spoko. Zobaczyłem to zdjęcie Kękę na końcu i no musiał tam mieć ciężko patrząc na to, że jednak jest w trzeźwości już tyle lat. Nie wiem jak on sobie z tym radzi, ale tam no z racji tego darmowego e, baru tak jakby bardzo dużo osób było napsdringolonych potężnie. Więc no, ciekawe, ciekawe jak to wygląda z tej perspektywy. Musiał naprawdę być mieć świetne świetne takie obeznanie w tym, jak naprawdę ludzie się zachowują, a nie jak ludziom się wydaje, że się zachowują. Ale atmosfera była przyjemna. To ten materiał mamy za sobą. Czy chcemy obejrzeć jeszcze drugi? Chcecie obejrzeć teraz ee... Jak Sobel na nas krzyczy, Edzio nas obrażał, ona edukuje, czyli tutaj materiał hype. No dobrze, to w takim razie obejrzymy. Kacpero, dzięki za obserwację. Spoko materiał Jerzyka. Będziemy sobie częściej tutaj wpadać i oglądać, komentować coś, jak będziecie chcieli. A teraz odpalamy sobie materiał hype. I tak naprawdę tutaj też mam nadzieję, że jeszcze uda mi się coś dopowiedzieć. Później wrzucimy zapis, mam nadzieję, gdzieś tam dalej. Dawaj reakcję na reakcję swoją. J jaką reakcję moją? Na co? Gdzie? Jak? Nie wiem o co chodzi. Dobrze, Sobel na nas krzyczy, Edzio nas obrażał, ona edukuje. Odpalamy, co przygotował tutaj tak naprawdę cały zespół redakcyjny Hype. Siema, siema, szósta gala siema. rozdania nagród Pop Killera. Ruski video, Hej, senat, on gad. My na pewno byśmy dostali nagrodę za najgłupszych dziennikarzy, a kto dostanie nagrodę rapera roku, zaraz się o tym przekonacie razem z nami, a teraz zapraszam was do środka. Chyba, Chodźcie rozwiedzać. z nami pozwiedzać, widać coś ciekawego tam wam pokażę. Ja bym chciał walczyć o nagrody najgłupszego dziennikarza, chociaż w sumie to nie robię nic dziennikarskiego, nie mam cierpliwości, tutaj wiem, że chłopaki robią bardzo dużo takiej redakcyjnej roboty, robią wywiady, jakiś tam content właśnie około dziennikarski, strasznie to szanuję, to jest mega niewdzięczna robota. Eee, dobrze, będziemy robić UW na tysiąc, to prawda, tak, będziemy komentować wtedy zdecydowanie, ja już się przygotowuję. Po to jest to nowe stanowisko, tak naprawdę. To... Dziękuję, Kerten, dziękuję bardzo, doceniam. O to mi chodzi, żeby wygrywać. Jeżeli miałbyś profil na Tinderze, co byś miał wpisane w opisie? W związku z muzyką. Okej, okay, a co musisz wykrzyczeć? Zazwarty! Ja, Aaaaa! W tym roku. No, i tyle by było z przekazu. Nie widziałem sobla na gali, a teraz wiem, że był fajnie. Cieszę się bardzo. <gryw> Nie będę krzyczał, ale Sąguś zrobił to za mnie. Na czacie. Popkillery są organizowane na hali EXPO. Jest bardzo ładnie, niezła akustyka, jak widać poza tym nas dwóch. Jest też open bar, w którym będziemy mogli sobie wypić Bacardi z koleżanki. Kurwa, będzie jest też Open Bar, w którym będziemy mogli sobie wypić Bacardi ze szklanki. Na pewno będą nam towarzyszyć nasze popkillerowe koleżanki. Ci... Bardzo dobre drineczki swoją drogą. Bardzo polecam. Polecam na przyszłość. Cringe. Ale że ja, czy że chłopaki. Daj znać, Kerten, bo nie wiem, jak teraz to odebrać. Jeśli teraz bym ci zabił boxował, byłbyś w stanie mnie zdisować na kamerze? Pewnie tak. Czy jesteś gotowy w takim razie? Dawaj to. Ja, ja. Dobra, dorzucam mordo freestyle do puli. Lepiej pitboxujecie niż piszecie artykuły. To jest turtle, jak lecę na pitach. Z wami tutaj dzisiaj nie przywiję żółwika. yo! Okej, okay, ale oni nie piszą artykułów. Oni wstawiają posty tylko tutaj można to bardzo łatwo odbić. Yo, i nawijam ten freestyle na lupy. Tertul Hype dzisiaj wyszedł ze skorupy. Ja nawijam na pętle, tu jest żółw mój progres nie idzie w żółwim tempie. Yo, i rzucam wolne słowa. Po tym freestyleu. Tertul Hype przestanie mnie hejtować. Yo, nawijam tu wymownie. Tertul, oni na mnie plują i to dzisiaj dosłownie. Dobra, zajebiście, bardzo mi się podobało. Dobra, plan jest taki generalnie daliśmy sobie karę, bo to niezdrowe, żeby jarać szlugi. Dlatego za każdym razem jak wejdziemy na szluga, zrzucimy dla Was smacznym sucharem. Słuchajcie tego kochani. Niby pop killer, ale kim jest ten pop i czemu go zabili? O, 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 o. o kurwa z za, <gryżąco> <gryżąco> za ciężko, za ciężko chyba dla mnie. Aż tak, takich rzeczy, aż takich tutaj bomb się nie spodziewałem. <laughs> Należało mu się. Witam, jestem. Nie widziałem Edziow, mam talent, mimo tego, że to zostało przewinięte tutaj na czerwonym takim nie wiem, czy wy to widzicie. O, tutaj jest. Przygotowałem to sobie do obejrzenia kiedyś na Twitch, ale oczywiście widzicie, zamuliłem już i jeszcze dużo czasu pewnie minie, zanim to sprawdzę, albo gdzieś mi samo wyskoczy. Z kimś, kogo kompletnie nie znam, nie mam pojęcia kim jesteś. Jak się nazywasz? Cześć, jestem Filip. I, i co, co robisz? Na co dzień prowadzę kanał Trapel? Co ty gadasz? Nie miałem pojęcia! Kurwa, ziomek! A rzeczywiście był ten ziomeczek, tak, tak, tak. Ktoś tam mi zwracał na to uwagę. W ogóle to, jak rozbudował ten kanał, jak bardzo e, był anonimowy przez długi czas, to jest piękna sprawa. Robisz tak wielkie liczby, a jednocześnie nikt nie wie, kim jesteś. Możesz sobie w spokoju gdzieś tam przemykać. A i z YouTubea się zgadza najprawdopodobniej, więc cudna sytuacja. Oglądam cię od 17 lat, bo ty tworzysz, prawda? Nie, no, 6, od sześciu. A, szkoda. Czy nawijałeś kiedyś cokolwiek, rap, jakikolwiek? Yy, szczerze, nawijam sobie, ale to wszystko leci do mojego dyktafonu i nikt tego póki co nie ma prawa usłyszeć. Ale moim takim małym marzeniem jest kiedyś wypuścić swój track, Myślę, że yy, dążę do tego, żeby to kiedyś się ziściło. A myślisz, że jesteś coraz bliżej, czy na razie to jest bardzo takie. Tylko do szafy, i nigdy nic gdzie więcej. Myślę, że to jest teraz bliżej, ponieważ yy, już nawet ujawnienie twarzy świadczy o tym, że chcę robić progres i chce iść do przodu. Więc kurczę, no mam nadzieję, że yy, to jest kwestia może roku, dwóch, trzech lat i coś usłyszymy. Okay. O, widzicie, czy youtuberzy tutaj celują w to, żeby być raperami, jednak? Widzicie, chcecie tutaj namawiać, żeby Leon wrócił, a tutaj chodzi o to, że ja już byłem i to już przeszłość, teraz niech inni się wbijają w ten rynek, niech inni niszczą sobie życia, a ja będę to komentował, to jest moje podejście. Także tak to wygląda, tutaj nie namówicie mnie, chociaż może kiedyś, jak będzie okazja do bifu pełnokrwistego bifu. Ostatnio unikałem freestylowania, ale jak byłem na tym Villa Battle, które się wydarzyło właśnie w weekend, to już tam pod koniec było sympatycznie. Były jakieś one punch y gdzieś tam rzucane. Dokładnie, Leon głodny. Owszem, zjadłbym coś, ale nie rapu na pewno. Rapu jest już za dużo. Przejadłem się trochę. Zaczniemy robić disco polo teraz. O, zdecydowanie. Tak. To jest mój pomysł. Okej, okay. powiedz mi, czemu trapel, a nie polskie trapisko? <noise> Dobre pytanie, ogólnie... Y, ...kmina z tą ksywą jest taka, że... ...chciałem po prostu coś mega krótkiego, co się będzie łatwo skojarzyć... ...no i chyba siadło. Co sądzisz o kanie? O kanie... E, ...nie ufajcie mediom, tyle powiem, nie ufajcie mediom. Niezły popkiller, nam to cudo, przygotował drink dealer. <noise> Kto ma najpiękniejsze oczy na tej gali? Czyli muszę zadzwonić do mamy. Mamo? Tak, ty masz najładniejsze oczy. Pa! Jestem w stanie potwierdzić. To jest coś, co po prostu na koniec dnia jest po prostu jakościowe i tak chciałbym, żeby wyglądał hip-hop i tak chciałbym, żebyśmy wygląda trendy do jakością i żeby to było głupcie, żebycie o co chodzi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Nie wiem, czy to jest genial, czy to jest pomieszczność, ale wrzuć jakiś czas. Bardzo Wam dziękuję. No, no, akurat to prawda, że ta świeżość jest najbardziej chyba istotna. I to mówię z perspektywy osoby, która sprawdza bardzo dużo tego, co się dzieje, chociaż wy sprawdzacie więcej, ja tylko staram się nadrabiać, ale to i tak jest. No, jednak to zdumienie jest potrzebne, to, żeby usłyszeć coś nowego, a nie jakiś oklepany milion razy patent. E, zdecydowanie się zgadzam z Okim. E, dużo się zgadzam dzisiaj, za dużo się zgadzam, powinienem się odpalić gdzieś, ale no, jestem zmęczony trochę tym, że użerałem się z tymi kawałkami. Kabelkami, śrubeczkami wszystkim, it, naprawdę. Naprawdę mam tego dość. Cieszę się, że to działa. Byłbym po prostu wściekły, jakby to nie działało. Zdelegalizujemy słowo świeżość. Hmm. Ale czy moglibyśmy je zamienić? Dajcie znać, jak byście to zrobili. Teraz przeróbki AI i rozkminę, jak mogą zniszczyć rynek. Zrobimy sobie dużo reakcji na przeróbki AI, na pewno, bo ja AI, przeróbek nie ruszam tak naprawdę i mam sporo do nadrobienia, więc myślę, że tutaj tak naprawdę musimy obejrzeć pół internetu i dopiero wtedy będziemy mogli iść dalej. Jak będziecie chcieli to oglądać, to tutaj będzie się to pojawiać. W ogóle dzięki, że Was jest aż tyle osób. Dzięki razaj za obserwację. Mam nadzieję, że będzie nas tutaj jeszcze więcej obserwujących. Idziemy po tysiaka, idziemy później jeszcze wyżej. I no, i będzie to wszystko się rozwijało. To was za szokanie. W sensie, no, możemy podzielić to na muzykę i osobę generalnie. Wiesz, co, był jakiś wpis Kaniego, nie wiem czy to było na Twitterze czy gdzieś, e, odnośnie ostatniego beefu. Może beef to jeszcze nie jest e, odpowiednie słowo, ale tych zaczepek e, Kendricka z J. Colem i Drake'em, e, że tam, fuck the big, motherfuck the big three, it's just big me. E, ten beef ta, 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 tak, tak widziałem wczoraj e, I Kanie coś napisał, że. Wy się kłócicie, który z was jest gołtem. To ja byłem skancelowany wszędzie. To ja straciłem e, kontrakt z Adidasem, skancelowałem Adidasa. Ja byłem skancelowany wszędzie, ale wydałem płytę i znowu jestem numerem jeden. To ja jestem gołtem. To jest trochę przewózka, ale ciężko się z tym nie zgodzić. On był skancelowany przez wszystkich, wrócił z płytą i jest topką. Mamy ludzi! No i to prawda akurat. No, Kanye to jest taka postać niezatapialna. Warto być takim Kanye, że możecie powiedzieć, co chcecie. Teoretycznie właśnie będą chcieli Was tutaj udusić w tym momencie. A finalnie jednak wychodzicie i tak na powierzchnię, i uśmiechnięty gdzieś tam dalej kontynuuje sobie karierę i swoje bardzo przedziwne życie. Chciałbym być takim, tak, Leon, to musi być taki odpowiednik, że będę mógł sobie napisać na Discordzie albo powiedzieć na live co tylko chce, co tylko mi się wymyśli w głowie, nawet jeśli to będzie turbo głupie albo kontrowersyjne i wszyscy będą obudzeni, mija miesiąc, a ja dostaję nagrodę za najgłupszą wypowiedź i jestem szczęśliwy, tak to powinno wyglądać, e, model głosu Leona i zacznie robić rap, ojoj, ale ja nie rapowałem raczej takim głosem, głosem jaki mam tutaj, to jest podobny case, chociaż nie, no czasem się zdarzało, e, to jest taki case jak Szpaku, nie, Spaku inaczej mówi, a inaczej rapuje jednak, więc gdzieś narzucenie na sobie odpowiedniej tonacji, trzeba to przekminić, Trzeba to przekminić. I wtedy te wszystkie przeróbki Disco Polo, ale to Leon. Ja to widzę. Będę na to reagował bardzo chętnie. Lecimy dalej. Masz wszechstronną dyskografię. Czy masz jakiś jeden ulubiony wers? To, swój, nie, no, wszystkie chujowe. A to najgorszy? najgorsze. Słuchajcie, wyparłem to. E, Jest taki w ja ostatnia prosta. Jakoś tak się zagalopowałem, że zrymowałem to samo słowo z tym samym słowem. Nie wiem jak to przeoczyłem, ale to jest tylko sens. Do dzisiaj jest mi wstyd. What the hell, bro. Hold on. Let me touch, let me rub, rub, ra Ale mamy... nie mamy. 10 sekund, 10 sekund. Nie, nie, tak. To jest przed ty, to jest kolejna F wersja. F przed i po. Czemu zrobiłeś sobie ten tatuaż? Stary, kiedyś hype wstawił. Y stawił na storkę, że jakiś typ wydziarał sobie żółwia na nodze. Pisałem, odpisałem mu na storkę, że 20 zł na cele charytatywne na żółwia i dzieram sobie żółwia. A bez kitu widziałem to kurwa! I on przelał te 20 zł, Wysłał mi screena i z pół roku później zrobiłem tatuaż. Kurwa, mogłeś o więcej prosić. Mogłem, ale to wtedy był jakiś taki e, hype na to, że 20 zł w jednym papierku robi dużo roboty. E, tak, dla jasności nie tatuujcie sobie logo Rapnał, bo ja chciałbym je zmienić za jakiś czas, więc to bez sensu, jak ktoś sobie to zrobi. Nie róbcie tego, ja wiem, że wszyscy o tym marzą. E, odnośnie modelu głosowego, to jednak, to jednak będziemy czekać na efekty. Widzę, że już na Discordzie tworzą się prace jakieś, e, trwa proces. Natomiast tak, logo Rapnał to by wypadało zmienić na coś świeższego, zdecydowanie. Tak, i myślę, że to w końcu zrobimy. Nie wiem tylko kiedy, bo ciągle coś jest do robienia. No ale ono zdecydowanie mogłoby wyglądać bardziej fresh właśnie, bardziej świeżo. Ulubione słowo tutaj dzisiaj to świeżość. A, bez kitu, e, 20 zł czy twoja niepodważalna seksualność? 20 zł. 10 zł czy twoja niepodważalna seksualność? 20 zł w jednym papierku, to jest, to, to stary wszystko za to masz. Czyli dwie dychy. Dwie dychy. ale muszą być w jednym papierku. I co byś ku... O Sąguszek, akurat broda nie jest fresh, ale jakoś tak nie mam po drodze do Barbera. Ostatnio muszę się wybrać w tym tygodniu, chyba jakoś zobaczymy, czy się uda, czy nie. Trzymajcie kciuki. Chubi za te dychy. teraz to cały chuj, ale liczy się gest. Program resuscytacyjny dalej działa. Co papierosa opowiadamy, suchara. Przyjechali po popa. Jest i on, spóźniony jak zwykle, piękny jak zawsze. Poza in the town, kurwa, macie tu się dzieje. To dajcie wujkowi, nie bądźcie nas z sobą. Gdzie jest nasza kolejna? Zadzwonili kurwa na minutę przed. Na minutę przed jak przyjechałem, więc nie ma. Musicie sobie ogarnąć takich ludzi, jak oni. Wspaniali, wspaniali. Ale... To jest redakcja rapna za kilka lat, kiedy właśnie przychodzi Leon, Leon, który już będzie odmłodzony. Człowiek sukcesu z wielkimi zasięgami, i tutaj będę właśnie witał na gali popkillerów, swoich dziennikarzy. Tak to będzie wyglądać. To jest sukces, to jest wzór, do którego trzeba dążyć. Jakiego głosowania? Gdzie jest głosowanie? A, kto lepiej? Leoczkań. O nie! O nie, trolle przyjęli nasz czat, ale to zupełnie inna historia. Lecimy dalej. Ale no dajcie peta wujkowie, naprawdę mi się jarać chce. Szepuncio, jak można zobaczyć, jak zwykle rozchwytywany, więc zostaliśmy tylko my. Co zrobią pracownicy, gdy szef nie patrzy? Nie, nie beatboxują, idą się napić. Przetestujemy, jakie driny tutaj kręcą. Snoop Dog, że wie, że. Tu nie patrzy, to przerwa, nie? No tak, tak, tak. Nawiązanie do budowy tutaj pasuje perfekcyjnie. Dwóch zapierdala, a szefuncio, proszę spojrzeć na niego. On się tak nie patrzy, jak pracujemy, kurwa. On równie dobrze, mógłbyśmy, kurwa, teraz podejść do rapera i powiedzieć, czy chciałby nam loda zrobić. On by nie wiedział, kurwa. Powiedział, dobra robota, chłopaki. Tak, mi bym mu, mu to nawet wysłali, on by się zaśmiał. Powiedział, kurwa, ale fajne. Sprawdźmy te driny. I ja w ogóle kupiłeś sam z ciebie Bacardi? Kurwa, nie wiem. Pojebane, to musiałbym chyba na jakieś baby to kupić. panie się leje. Gdzie się tak limonki nauczyłeś wyciskać? Nie mogę ci powiedzieć. Oj, to... O, daj, to uciekam lepiej. Potem wywiady robimy dopiero. To tak, jak na... Jak na dobrej budowie. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Niesamowite. Kto uważasz, że z polskich raperów ma największą essę? Kurwa, ja chyba do kurwy lecę, do. <laughs> Dobra, ale to tak już mniej... E, egocentrycznie? Oprócz Ciebie. Kurwa, nie wiem kto, jestem ja, potem wielkie, wielkie nic i tak dalej, tak nisko nie patrzę. Znacie no. zasadę. <słuch> Wini wyglądał na takiego wkurwionego na tej gali bardzo, ale, ale chyba taki nie był, patrząc na to, że jednak chmurek był. Zamykam tę ankietę. Wyłączamy to. Nie ma już ankiety. Wiadomo, że wygrałbym. Wielki winic już. Oczywiście, że tak. Więc lecimy z naszym końcikiem komediowym. Popkiller nie szukał problemu, ale problem już znalazł dwie statuetki. U. Który raper najlepiej by według, według was zatańczył na różę? Który raper najlepiej by zatańczył na różę? Zium ja! Patrz gospel to jest jedyna prawidłowa odpowiedź tak naprawdę więc tutaj dobrze trafili w tym momencie ale gospel i tak ma minusa że mnie nie zapamiętał jednak tyle osób gdzieś mu się przywija w życiu, że no siłą rzeczy siłą rzeczy byłem nieważny i było mi bardzo smutno nie po to dałem się nie, ja go nosiłem na rękach tak, nie że on mnie ja go nosiłem na rękach w Olsztynie a on nie pamiętał Smutno. Ja nominuję do tego mojego kolegę Yangesta Stalana. Kogo ty nominujesz? No, do tańczenia na róże? Tak. Jakiegoś grubaska. Winiego. Wini? Tak. Dobra. Wini, teraz... Wini, lepiej pilnuj linii, bo będziesz tańczył na róże. W ogóle zostałeś nominowany przez jedną osobę z tłum. Piękne przejście po prostu. Cudne. Mu? Do tańca na róże. Co byś chciał przekazać tej osobie? Totalnie nic! Okej, okay, zrozumiałe. Chciałbym poznać twoje opinię na temat Kanye Westa. A, to robi muzykę. No, okej, okay, no nie, nie śledzę tego specjalnie. Zatrzymałem się na College Dropaucie, który był bardzo fajną płytą. Zawsze bardziej ceniłem jego jako producenta niż rapera. Czyli podzielasz zdanie Jay-Z? Że co? Że do rapuka nie się nie powinien wkładać? Nie, ja uważam, że powinien. Uważam, że jest bardzo dobrym raperem i tylko tyle, że akurat nie moim ulubionym, ale to jest bardzo dobrym raperem. Ma własne flow, własne teksty, własny pomysł na muzykę. Kurwa jest bardzo dobrym raperem, no. Słyszałem, że zaczynasz trasę. Zaczynam trasę. O, wszyscy razem musimy to wykrzyczeć. Serdecznie zapraszam. Co przygotowałeś, bo ja wiem, że ty masz takie dosyć nietypowe te performancy i były jakieś tańce na klatce, jak dobrze każdy na samym festiwalu, grubo było. Uchyl rąbka tajemnicy. Będzie jeszcze grubiej. Więc ostatnia rzecz. Goście na albumie. Goście na albumie? Sobel. Z? Um, kroplą mojego potu. Właściwie nie jedną. Lekka schizofrenia, ale taka spływająca trochę w dół. Jesteś Kapie. To jest właśnie ten drip. Popkillery kończą życie popu, a my kończymy dzisiejszą imprezę. Było wyśmienicie, było z kim pogadać i było też fajne koleżanki. I szklanki. Tak. Trzymajcie się. No i widzicie i cały materiał za nami tak naprawdę. Tutaj już nie miałem tak bardzo dużo do powiedzenia. Oglądaliśmy sobie po prostu jak to ekipa, redakcja zgarnęła sobie. Na tym wydarzeniu rozgarnęła albo ogarnęła po prostu, już widzicie, jesteśmy po godzinnym live, więc zaczynam gdzieś, <gryw> zaczynam gdzieś się plątać. Jakie haki na szefa? Sam mam haki na szefa na naszym Discordzie. Wrzućcie link do naszego Discorda, dzieją się różne teraz dyskusje, bardzo gorliwe. Chyba po prostu tworzy się mój rapowany album wykonany przez AI, ale nie jestem na to do końca gotowy. Dzięki, Sągusiak. No i co, I mamy ten temat za sobą, także teraz możemy chyba przejść do tych y, okładek. Tylko teraz pytanie, gdzie jest to uwufufu, bo ja nie wiem. Dajcie mi link do tego, Sągusiak. Asystencie, proszę o skalpel i y, y, UWFU. O, dziękuję bardzo. A tutaj zamykamy temat, także jeśli to oglądaliście w zapisie później, ja to sobie jakoś postaram się wyciąć też, żeby było na yty, to dajcie znać, czy chcielibyście ten live, czy chcielibyście, żeby była właśnie transmisja, czy co was tutaj zaciekawiło najbardziej. Nie wiem, co jeszcze mogę Wam więcej powiedzieć. Dużo już mówiłem na tych reakcjach pomiędzy gdzieś tam, nie chcę teraz się powtarzać, ale no myślę, że spoko wydarzenie, warto na nim być również w przyszłym roku i cieszę się, że mogłem tam być. Także dziękuję, Panie Mateuszu. To był zaszczyt i mam nadzieję, że w przyszłości on będzie kontynuowany.